programu są Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, producent wapna nawozowego Devonit. Oczywiście przede wszystkim prosto na działki, bo jeszcze tam się chce chodzić i jest co robić. Wszak mamy dopiero jesień, całkiem sprzyjającą pracą działkowym, zatem bądźmy na działkach, zapraszamy na te działki, a wraz z naszymi słuchaczami, oczywiście eksperci, którzy dzisiaj są w studiu Polskiego Radia Pomorze i Kujaw, pan Roman Grzechowiak. Witam serdecznie, radio słuchaczy. I Korneliusz Korniuk. Witam państwa, studio, radio słuchaczy, internaut. I jakby co, to mamy też w zapasie naszych ekspertów pod telefonami, ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale gdyby trzeba było zapytać, to też spróbujemy się dodzwonić do Jana Maleszy lub Karola Dąbrowskiego. Na razie sympatyczna jesień, jak z tego wynika. Aż się chce robić? No, pracy na pewno jeszcze i pogody sprzyja, czyni tej pracy nam nie braknie. Dużo dzielenia, dużo przesadzeń, dużo nasadzeń, szczególnie tych z gołymi korzeniami. No i ostatnie, powiedzmy, jakieś tam wysadzania roślin cebulowych, chociaż jeszcze na to mamy do końca października najmniej czasu. I tutaj przy okazji chciałem taką uwagę mieć odnośnie zaprawiania, czy jakichś siewów jesiennych, warzyw, czy cebul ozdobnych. No, powoli nam się skraca ta cała gama możliwości do zaprawiania tych nasion. Taka była słynna zaprawa nasienna T. No jeszcze w niektórych miejscach w Bydgoszczy można ją kupić, ale generalnie w tym roku już jest wycofana. Tam taki środek jest ciuram bardzo szkodliwy i zakazany przez Unię Europejską. Także musimy tutaj do własnych, takich domowych sposobów, to będzie popiołem drzewnym, to będzie nadmanganian potasu i to są podstawowe rzeczy. Bardziej które, takie ekologiczne. Tak, tak. I zresztą bardzo skuteczne. I tutaj chciałbym powiedzieć tylko, żeby nie przesadzać z tym nadmanganianem potasu, bo dawka jest na 10 litrów wody, jest tylko 5 gram. Także jak ktoś by tam chciał jakieś cebulki, tam tulipanu, czy cokolwiek zaprawić, to wystarczy litr wody, a taką miarką, no trudno to nawet zważyć na wadze, to tak na czubek łyżko z herbaty, w liście wody rozpuścić, ta woda się zrobi naprawdę fioletowa i to wystarczy do zaprawienia tych cebul czy nasion. No od 20 do 30 minut i będzie, a kto na działce glował latem i troszkę ma popiołu drzewnego, to również można te wszystkie cebule otoczyć popiele drzewne. On się nie za bardzo będzie chciał trzymać tych cebul, ale to po prostu dodajemy ze 2 łyżki roślinnego oleju domowego i wtedy się ładnie te cebule przyklejają i można spokojnie posadzić. Jak ktoś się nie chce bawić w to, to zrobię rowek, cebulę w odstępach tych, których należy i głębokość zachować i po prostu na wierzch posypać samym popiołem, zasypać tę cebulę i będzie to też również zabezpieczenie przed chorobami grzybowymi i wirusowymi. Tak się śpieszyłem, by jak najszybciej właśnie te wieści dla pocieszające zresztą dla naszych słuchaczy przekazać, że nie dokończyłem prezentacji, a dzisiaj steruje pojazdem naszym Mirosław Friszke. Podgląda nas kamerami, byście państwo mogli nas oglądać także i w internecie, Janusz Wiertel. A przy mikrofonie i przy telefonie, przypomnę telefon 52 345 5090, Andrzej Krystek. Także będziemy do godziny 13 z państwem, czekając na oczywiście pytania telefoniczne, ale także i rozmawiając o tych sprawach najpilniejszych jeszcze na działkach przed
I w ogrodach także, no bo generalnie działki to ogrody przed zimą jeszcze. Czyli teraz bardzo dobra pora jest na nasadzenia. Nawet rośliny z gołym korzeniem. Ziemia jest wilgotna i taka przewaga jest sadzenia jesiennego przed wiosennym, że wiosną czasami występują susze. I ogrodnicy mówią tak, kto sadzi rośliny jesienią, każe im rosnąć. Kto wiosną, ten musi je o to prosić. To warto zapamiętać, bo odbiorę telefon i zaraz wrócimy do naszych rozważań, bo już jest ktoś, halo, na linii. Dzień dobry panom. Mam takie pytanie, ja ściszę radio, sekundeczkę. Ja mam takie pytanie, już latem panowie mi doradzali, jak zlikwidować rdzę na jeżynie. Ja pryskałam, oczywiście ona, zahamowałam rozwój i teraz tak, wyrzuciłam ten krzak jeżyny zupełnie, bo był szpeciel jeszcze dodatkowo. I teraz proszę mi powiedzieć, czy w to miejsce ja mogę posadzić inny krzak jeżyny, bo to jest takie miejsce, gdzie jest dużo słońca. Czy po prostu... Ale tutaj też się zazwyczaj się zmienia miejsce, taki płodozmian, bo ze względu właśnie na te szkodniki, które mogą być tam w ziemi. Dobrze, także ja one czekają tylko. Czy ja mogę tam tą ziemię spryskać jakimś preparatem? No to jedynie owadobójczym. Owadobójczym, po prostu nalać tam, ale, i może... No ale też to skażamy tą ziemię w pewnym sensie i to nie do końca jest takie po prostu dobre, nie? Lepiej zmienić miejsce, no przesunąć gdzieś tam po prostu trochę dalej, też owoc, wiadomo, że... Wszystkie tak, owoce, za wyjątkiem poziomek, zawsze mówię głodne. Słońce. Bez... Czy to będzie tak, drzewo, czy krzew? To... No jeżeli pani nie ma możliwości tam przesunąć o 2-3 metry, czy w ogóle w inne miejsce, no to trzeba się ratować, tak tu kolega wspomniał, jakiś tam zrobić oprys glebą, czy zlanie nawet konewką, ze środkiem jakimś tam grzybobójczym i ewentualnie to samo miejsce pani posadzi, bo to... A wymienić ziemię. Tak, albo tam na głębokość tam szpadla, czy więcej rower wykopać i nowej, świeżej ziemi. Czy kompostu złożyć i śmiało posadzić od nowa, bo miejsce jest dobre, a słońce jeżyny i maliny bardzo lubią, także no, tak. Nawet szkoda byłoby się tego miejsca pozbyć. A przepraszam jeszcze, czy tą jeżynę wtedy zaczekać, żeby ten nowy krzak przesadzić na wiosnę, czy teraz po tym całym już eksperymencie, że tak powiem? Najlepiej jesienią, tak jak przed chwilą mówiłem, dlatego że lepiej się przyjmują rośliny, więcej wilgoci. Ale też wybrać sobie jeżynę wcześniej owocującą. Nie, ja już ją mam. Tak? Ona już odpocowała i ja ją chcę po prostu przesadzić, bo ona w takim dosyć nie bardzo odpowiednim miejscu rośnie. Mm. I dlatego chciałam ją w to słoneczne miejsce posadzić, no ale tam był właśnie awansuje. Ten paskudny szpeciel. To wymienić ziemię po prostu. Nie? Aha, dobrze, bardzo dziękuję, dobrego dnia, do widzenia. No i życzymy powodzenia i smacznego oczywiście. Dziękuję uprzejmie. Bo warto właśnie te owoce mieć na własnej ziemi. Do usłyszenia. Nasz telefon do państwa dyspozycji 52 300 45 50. Korzystając z okazji, jeszcze jak mamy sekundkę wolnego czasu, to chciałbym tutaj, mam dobre wieści dla tych państwa, którzy mają w ogrodach buszpany, które się dały. Mówiliśmy roku o tych bardzo wielokrotnie, telefonu było mnóstwo w audycjach naszych. I chciałbym tych wszystkich potencjalnych, tak, przyjaciela. Ta ćma poniszczyła nam bardzo dużo, ale proszę się aż tak bardzo tym nie zamartwiać, bo ja tutaj do studia właśnie przyniosłem już buszpan, który się odrodził, czyli po zniszczeniu, po zjedzeniu przez gąsienicę ćmy buszpanowej. Były gołożery, dosłownie gołe gałązki bez liści. W tej chwili już się ulistniły. Może no, pewno... zaprezentujemy, bo tutaj słabo widać, jeśli ktoś nas ogląda w internecie. Ja tam nie w stanie tego podnieść tam do góry, ale... Musiałbym podejść ale to, bliżej. To chciałem powiedzieć, że proszę się nie martwić. Krzewy od nowa się ulistnią. Proszę jej tam nie wykopywać. Spokojnie czekać. No ten krzew akurat był... podejrzewam bardzo wcześnie opanowany przez tą ćmę i zdążyła, ona się już, że tak powiem, jak widać, odbudowała to się po prostu. Ale te, które były zaatakowane późnym latem, no to zostały pewnie do końca już i takie będą bez liści do następnego roku. Ale w tej chwili, jak widać tutaj, no
pięknie się zaczyna ulistniać, także proszę być spokojny, bo myśmy sami mieli troszeczkę niepokoju, czy tak bardzo zniszczone przez tą tmę rośliny potrafią się odbudować. A jak widać na załączonym obrazku, jest to możliwe i proszę być spokojnym. Oczywiście to nas nie zwania do ochrony, bacznej uwagi, co się będzie działo od wiosny. Tutaj wspominamy, na razie najbardziej skutecznym środkiem jest Mospilan i on musi być kilkakrotnie użyty w czasie sezonu i w ten sposób się możemy uchronić. Tylko Roman, przepraszam, jedna uwaga, bo życzmy sobie łagodnej zimy, bo jak będzie ostra zima, to te świeże przyrosty, obojętnie gdzie one by na jakich tam roślinach nie były, one mogą przemarzać. Tak, najczęściej nie? One, te zniszczone przez bukszwany, nie uliśniły się. To jest tylko taki ewenement, gdzieś tam wcześniej został zaatakowany i to jest tylko na to dowód, że roślina odbuduje się. A czy te liście przetrwają, czy nie, będzie zima ostra, pewnie nie przetrwają. Ale to jest na to dowód, że po prostu roślina potrafi się ma chęć do życia. Tak jest, ma chęć. I nie wykupujmy jej. Spróbuję odebrać telefon. Halo? Dzień dobry. Oj, mamy sprzężenie chyba. Jakieś chyba za głośno pan słucha odbiornika. Może z radio. O, teraz będzie lepiej, tak. Dzień dobry. Ja mam pytanie do państwa. Czy na zimę można klematys przycinać? Tak, w listopadzie. Można, oczywiście, tak? O ile to jest klematys, który kwitnie na pędach jednorocznych, tegorocznych, jak się mówi. Tak, ale jak on kwitnie na pędach dwuletnich, powiedzmy, tak. No to zostawiamy. Musimy wiedzieć, jaki powojnik mamy. Żakmela, on tam, kwitnie co Witalba. Roku, co obficiem kwitnie. Tak, ale czy on po przycięciu kwitł na wiosnę? Tak. Także lepsze jest cięcie jesienne, listopadowe, dlatego że jeżeli zostawimy te pędy, to wiosną on już na końcówkach, tam zawsze nowe pąki się pojawiają. No właśnie. I potem opóźniamy trochę to kwitnienie. A jak przytniemy w listopadzie, tam na wysokości 60-70 centymetrów. Nie wcześniej, tylko w listopadzie, tak? Listopad, nie, w październik jeszcze nie, listopad. Aha. Także najlepiej jest ten początek listopada poprzycinać. Ja tak robię zresztą też między innymi, bo zawsze chciałem wiosną, a od 2-3 lat już tak gdzieś przycinam jesienią. Ze względu na to, że mam te pąki wcześniej potem. Nie, mam pytanie, czy teraz można przesadzać hortensję? Ale hortensję jaką? Bukietowe. Bukietowe na razie zostawić, bo one nawet zdobią te nawet brązowiejące pędy kwiaty. Jak jest nasz szron na przykład, pięknie wygląda, a tniemy wiosną dopiero. Aha. I jeszcze jedno pytanie mam. Czym najlepiej kawę podlewać? Kawę? Kawę, roślina kawa. Ale pan ma w mieszkaniu, tak. Znaczy się. W mieszkaniu kwiat, tak. Czyli na zimę nie zasilamy. Nie. Ona musi być w takim stanie po prostu wyciszonym. Aha. Dopiero wiosną. I najlepiej, gdyby pan miał werandę jakąś, gdzie pan ją może w chłodniejszych warunkach przechować. Bardzo smaczne owoce ma, takie czerwone jak czereśnie, z tym, że dwie pestki w środku, bo ja swego czasu miałem, ale jak mi urosła za duża, to wydałem, bo to trzeba mieć miejsca trochę, żeby ona rosła i zakwitła i owocowała. Także, no są chociaż niby jakieś były kiedyś polecane takie niskie drzewka kawowe. Nie wiem, czy skarniewice miały. Ktoś też polecał takie właśnie niższe. Tu jeszcze pan wspomniał, czym dokarmiać. A dokarmiać nawozy wieloskładnikowe. Oczywiście. A zimą jak wszystkie rośliny bardzo, bardzo ograniczamy, bo wiadomo, mało światła jest. Po prostu śpi zimą. Wszystkie się wyciszają w okresie tym, szczególnie z braku światła. I my nie możemy ich pędzić, bo będą, że tak powiem, wybujałe. Takie dzikie, wybujałe bardzo. Będą między węźla, między liśćmi będą kosztem i zdrowia. Tak, czyli wyciszamy roślinę i dopiero z nadejściem, no to już marca, wzmagamy i podlewanie i wtedy zaczynamy nawozić. Do kary. Dobrze, dziękuję ślicznie, miłego dnia, do widzenia. Dziękuję, powodzenia. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam, proszę pana, mam morele, około 5 lat. Kiedy mi zakwitnie, to
te gałązki, jest, kwitnie, że jest biała aż. A te gałązki, co kwiatek, to wszystkie schną i owocu nie było jeszcze ani raz. A nie wymarzły? Morela wcześniej kwitnie i często wymarza. To jest właśnie problem w naszej strefie. Ale z tych gałązek, wie pan, te gałązki suche się zrobią i taka galareta wychodzi. A to gumowanie. No. To chorują. Chore. Nie wiem co. No nie ma naszego eksperta od drzew tutaj, Janka. Spróbujemy może... Jeżeli jest mocno zaatakowana tą gumozą, no to pewnie nic innego pani nie pozostanie, jak niestety, ale... Nie wiem, na dużej gałązce, czy na jednej, czy na dwóch, czy na każdej gałązce się ta gumowa coś pokazuje? Na każdej gałązce ta to kwitnie, tak. I te gałązki uschną, co kwiatek był. Myślę, że tutaj drzewko ile ma 5 lat, tak? To jeszcze nie jest za stare. 5 lat, tak. To jeszcze, proszę pani, byłby tak dobry początek owocowania, ale jeżeli tak mocno jest opanowana, to niech się pani jednak pokusi o kupienie nowego drzewka i w innym miejscu posadzić. Żeby nie w tym samym. A nie muszą być do pary morele, no, czy nie? Jedna też wystarczy, ale no jak są dwie i więcej, to lepiej, bo wiadomo, że lepiej się zapylają. Ale nie potrzebuje specjalnego zapylacza morela, także śmiało może pani kupić jedno drzewko, jeśli na więcej miejsca nie ma. Aha. Chyba, dobrze. Że sąsiad ma jakąś morelę, ale... Tak. No jeśli tam gdzieś tam obok jakiś ogródek jest, czy jakiś na działce, to nie musi pani mieć dwóch, wystarczy jedno i to wiatr przeniesie pyłek i zapyli pani. Bo są rzeczy, które takie rośliny, które bez zapylacza w ogóle nigdy nie zaowocują, ale co w przypadku moreli tego nie ma. Aha, nie ma, nie? A już trzeba po chińską metodę pędzelkiem zapylać. Bo ja mówię, dlaczego te gałązki usychają, a później jest cała zielona, wszystkie zdrowe gałązki, nie wiem. No, gumowe. Najmłodsze. Jak te gałązki wyschną. Bo proszę pani, samo to, że ale nie owocuje, bo tu jeszcze opryski wyciągnął. A tu kolega wspomniał, jest to tak wrażliwa roślina na przyrosty, że często, generalnie to raz na kilka lat z moreli zbieramy owoce, bo zazwyczaj zawsze kwiaty zmarzną, a jak kwiaty się utrzymają i się zrobią zawiązki małe, to zawiązki małe, też następny przyrosty, które no można chronić się, można to na czas pełni kwitnienia, jeżeli pani by tam prognozy były, że tej nocy, czy ranka nastąpi przyrosek, jeśli jedno drzewko, nie jest to zbyt rozległe, zbyt wielkie, a tu pani miała pięcioletnie, to nie jest takie potężne drzewo, to można jakieś tam firaną czy agrowikliną na tę noc okryć. Oczywiście później po przyrosku trzeba zdjąć. Ale jakby te kwiatki wymarły, to by nie usychały te gałązki, nie? Tak, a to południenie, to już nie wypadała. To jest gumoza. To nie ma nic wspólnego jedno z drugim. Przymrozy to jest jedna sprawa i nie ma owoców, kwiaty obmarzają, a ta gumoza to jest druga sprawa. A czy pani wykonuje opryski? Jakieś? Czy w ogóle miedzianem, powiedzmy pani? Tak, jest miedzianem. Tak. Bo teraz jest jesienią, wiosnę, po opadnięciu liści, potem wiosną. W marcu to miedzian. Potem w fazie kwitnienia to sylit jest. Aha, to w fazie kwitnienia też, tak? Tuż przed otwieraniem się pąku, w fazie różowego pąka. To jest sylit jeszcze. To w kwietniu. Który zwalcza skutecznie już. Bo tamten działa zapobiegać po prostu. No, trzeba po prostu stosować różne środki, żeby nie dopuścić do tego właśnie, żeby były porażone. Dobrze, nie? Dziękuję. Proszę próbować i najwyżej pani jeszcze zadzwoni potem w przyszłym roku i czy pomogło. Żeby się pochwalić, jak smakowały. Dobrze, dziękuję bardzo. No i przed przymrozkami chronić właśnie włókniną. Tak, jednak trochę trzeba okryć, przykryć, trzeba po prostu podwiązać tam z dołu. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. I kolejny telefon. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłania się Mariusz Stępulna. Ja tak w odpowiedzi na tę sprawę tego zamierania pędów Moreli. Tak, zadzwoniła przed chwilą. Tak. To jest ponadto dziwna drzewka z powiek. Ja też miałem ten problem, także na to pomaga. Bardzo skuteczny jest jeden opis po kwitnieniu Signum 33 WG. Signum. I problem będzie rozwiązany, no. Jak leci guma, to jest po prostu brudna zgnizna drzew peskowych, także niech pani sobie tam zanotuje i na pewno pomoże.
Teraz miedzia nie zaszkodzi. Nie trzeba poszukać w sklepach ogrodniczych. Nie jest bez problemu do nabycia, nie? Miedzian z Syrii, to one też są dosyć skuteczne, ale to trzeba po prostu dbać o to, żeby pryskać. No poza tym zmienia się jesienią i wiosną po prostu, nie? I ten Syrii też jest na bazie miedzi. A Signum też. Te tak, są wrażliwe na to. Wiśnia, łutówka bardzo wrażliwa. Tak, czereśnie po prostu. Teraz przyciąć to, co uschło, co jest suche i wiosną po prostu po kwitnieniu opryskać ten Signum i będzie. Oczywiście, tu pan ma rację, bo jeszcze są czasami mumie tam gdzieś na drzewach, na czereśniach, na wiśniach. To jest też pozostałość. I też to trzeba usuwać wszystko. To jest też pozostałość po tym, jak one zasychają. Nie? To są rozsadniki tego grzyba. Signum byłby w drugiej kolejności, a w pierwszej oczywiście w stanie bezlistnym musi pani o miedzianie pamiętać. To od tego zaczynamy. To jest pierwszy miedzian, jakby profilaktycznie. Tak, bezlistny, wczesną wiosną, około 80 stopni temperatura, już przyszczemy wszystko miedzianem. A potem już objawowo na później dopiero wszystkie pozostałe grzybowe. Tak jak pan tutaj poleca, to też po zbiorach pryskamy jeszcze. Ale Signum chyba on jest dedykowany, nie? Na tą zmieniznę drzew pyskowych. Także to tam na pewno będzie skuteczne, nie? Po zawiązaniu owoców, po kwitnieniu i będzie dobrze. No właśnie. Także to tyle. No, dziękuję. Dziękuję. Wreszcie się pani doczeka swoich owoców. Kłaniam się, do widzenia. Kłaniamy się, do widzenia. I kolejny telefon. Halo. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Brodnicy. Proszę mi powiedzieć, mam dużą donicę. Sandewilla to się nazywa, chyba tak. Sandewilla. Tak. Aha. I ma dużo pąków jeszcze. Pięknie kwitnie, pnąca to jest. I jak chciałam dopytać państwa, jak to przechować? Czy można to przechować przez zimę? Można, ale by musiała pani mieć też jakieś chłodniejsze pomieszczenie i dużo światła. Tak. Bo w ciepłych warunkach, tak gdzie kaloryfery, to jest gorzej. Właśnie ta sandewilla bardzo ładne ma, bo ona ma też czerwone, różowe te kwiaty, tak, takie lajkowate. Tak, moje różowe, pnącza piękna. Liście błyszczące. Tak. To jest pnącze. Jak w drugim roku to potem jeszcze większe jest. Ale czy, kwestia właśnie przechowania to. Czy pani mieszka w bloku gdzieś, czy w domku jest? Nie, w swoim domu. W swoim domu. No to jakieś tam przedpokój, jakieś tam pomieszczenie, które nie jest chłodniejsze. Opalane mocno i z jakimś oknem i to wystarczy. Jeśli pani takie miejsce by dla niej znalazła, to jest pełne powodzenia. Dużo światła. A temperatura jaka by musiała być? Nie, kilkanaście. Jak najniższa, byle nie minus. Byle nie minus. Z 10 stopni może być tam powiedzmy, czy ten, tak. Ale i umiarkowane podlewanie w ten czas, żeby ta roślina, nie pobudzać ją do rośnięcia, aha, nie? Aha, żeby ona tak powiedzmy w takim stanie była jakiś korytarz, w mniejszej wegetacji. W wilgotnym pomieszczeniu nie, suche musi być takie dosyć. Przewiewnym, a w przewiewnym? Nie, to nie ma znaczenia, czy przewiewne, czy nie. Byle, mówię, zachować, żeby światło dochodziło, jak taki tam pomieszczenie z jakimś oknem, no i nie za wysoka temperatura. I ograniczyć podlewanie, odokarmianie zapominamy do wiosny i wszystko powinno być dobrze. I nie, żeby tam powiedzmy jakieś mroźne powietrze dotknęło, to nie. To przed tym trzeba chronić. Nie otwieramy okien. Gdzieś może być wietrzone, ale nie bezpośrednio, żeby na roślinę. Bo przyjdą przymrozki, to przyjdzie zima, to... No tak, już by trzeba to zrobić teraz. I można by uszkodzić. No można już wstawiać, żeby po prostu przygotowywać tą roślinę do innych warunków, żeby takiego szoku termicznego nie przeżyła, że już będzie temperatura prawie bliska zeru, a my wstawiamy. No to jest też pewien szok na roślinie. Lepiej w tej chwili wstawiać już. No tak. No to już wiem teraz. Bardzo dziękuję państwu. Życzymy położenia. Dziękuję bardzo. A ja odbieram drugi telefon. Halo. A dzień dobry państwu. Dzień dobry. Marian z Włocławka. Mamy dzisiaj piękną geografię. Sępólno krajeńskie, Brodnice, Włocławek. Przekrój województwa, prawda? No właśnie. Ja mam takie pytanie. Bo mam borówki i to dużo. Tak. I teraz tak, ja się cieszyłem, jeżeli miałem takie przyrosty metrowe, nie? Ale to były łodygi proste i po prostu nierozkrzewione. Wiadomo o tym, że to jest wtedy mało owoców. To można było przecinać, żeby się rozkrzewiły. No właśnie o to dzwonię i o to się chcę zapytać. Na jakiej wysokości już można przyciąć, jak idzie taki nowy pęd? No różnie, można o 1/3 skrócić, zależy po prostu, jak to chcemy uzyskać.
Aha, rozumiem. Czy... A później jak znowu rośnie i znowu tak jest, to można jeszcze drugi raz przyciąć, czy już nie? Raczej to cięcie takie, które tam wiosenno-wczesnoletnie. Tak. Ale też musimy patrzeć, żebyśmy się owoców nie pozbywali. Aha, rozumiem. Bo jak tam już są pąki kwiatowe, przytniemy, no to możemy stracić owoce. A jak jest pęd taki jeszcze bez zawiązków, tych kwiatowych, to tak, to się rozkrzewi. Krótko mówiąc, te wszystkie proste, strzeliste, które panu tam w warunkach dobrych wyrosły, to minimum 1/3 musi pan ściąć. A późniejsze, jeśli są rośliny starsze, to już mówimy o nie przycięciu, lecz o cięciu. O wycięciu. O wycięciu. Te wszystkie, które są, już nie owocują, one są zazwyczaj grube, mocno zdrewniałe, na zewnątrz krzewu, to te wycinamy zupełnie. 5-6-letnie, bo na 2-3-4-letnich to najlepiej owocują jeszcze. Rozumiem, bo ta kora później na tych starszych to się tak łuszczy, prawda? Ciemna taka, tak, dokładnie. I wycinamy w marcu w ten czas. Zresztą je można poznać, bo dość na wysokość 0,5 metra czy więcej one w ogóle nie są ulistnione. Dopiero na samym czubku są liście i pąki kwiatowe, ich jest niezmiernie mało i to widać z góry, że taki pęd musi być wycięty, bo on już nie jest owoconośny, on nie będzie owocował. Musimy się nowych pędów doczekać, tak. W końcu marca wycinamy właśnie borówkę amerykańską. Rozumiem. A teraz tak jeszcze jedno pytanie. Duże, ładne owoce na czereśniach. Jakie odmiany by trzeba było kupić? Czerwone, duże owoce. No są, zależy, ale teraz czy wczesne, czy późniejsze. Są wczesne, takie Riwan, szwedzka, tak? Które nie są atakowane przez nasiennicę trześniówkę. Aha. O, nie ima się tego? Tak, bo one wcześniej kwitną i zawiązują. Nie zdążą po prostu. Owoce i w ten czas jeszcze nie ma oblotu nasiennicy trześniówki, no bo burlat jest taka ciemna, duża, ale tam trzeba pilnować już z opryskiem na nasiennicę trześniówkę. Riwan jest ta wcześniej. Riwan ta szwedzka, tak zwana, tak. Szwedzka 2, to ona po prostu kwitnie wcześniej zawiązuje owoce i ona po prostu nie jest atakowana przez nasiennicę trześniówkę. Gama odmian jest bardzo, bardzo duża i tych jasnych i ciemnych. Tylko tu jak kolega wspomniał, no ważny jest termin, chociaż nie usłyszymy się, że te, które późno owocują, że je nasiennica trześniówka nie dotknie. Ale w mniejszej ilości, bo już to jest taki termin późnawy, ona później kwitnie. I dlatego te odmiany wczesne są bardziej narażone. Niemniej wszystkie odmiany, czy to wcześniejsze, czy późniejsze, czy będą to żółte, czy czerwone, musimy pamiętać o tym ospiranie, żeby motyla, żeby te jaja, które zostaną złożone, nie wgryzły się do owocu. Musimy dbać o oprysk. I pułapki lepowe, żebyśmy wiedzieli, kiedy ta mucha, taka kolorowa mucha, ładna oblatuje. Jest takie też powiedzenie, że już ostatnim takim terminem na pryskanie przeciw nasiennicy trześniówki to jest jak czereśnie mają wielkości owoce grochu lub mniejsze. To są ostatni dzwonek lub jeszcze jedno. Patrzymy, kiedy kwitną akacje. Jeżeli zaczynają akacje kwitnąć, to jest dla nas sygnał, że musimy te opryski robić. Takie wzrokowo. Czyli też już teraz się nie sprawdza. Nie sprawdza, bo różnie jest zawirowania pogody. Ale tak było zawsze z dawien dawna, że... Tak było. Więc nie, tak, ale się zmienia pełni, pogoda. Ale jak początek widzenia. Terminy się zmieniają. Ale to robinia akacjowa, nie? Bo to nie jest akacja, to jest robinia akacjowa, amerykańska roślina. I kiedyś tak było, że jak one zaczynały kwitnąć, ale w tej chwili już to się nie sprawdza, bo zawirowania pogodowe, cieplej jest terminy. Już wcześniej. No to patrzeć, kiedyś no, nie ma ktoś chłodna wiosna była dłużej. Na to uwagę zwrócić lub na wielkość owocu. No to dwie takie rzeczy, którzy nie mają tych pułapek. Tak mniej więcej kiedy wychodzi? No to już trudno teraz właśnie powiedzieć, bo... Ale to jest mniej więcej. Jeżeli na tej wielkości grochu tam jakaś ciemna kropka się pojawia, to wiadomo, że już tam nasionnica urzędowała. Ale to pułapki lepowe trzeba najlepiej powiesić, żeby mieć już obraz, że tam one już po prostu przeobraziły się z ziemi, wychodzą, oblatują, nie? To na pewno przypada na kwiecień. W sklecie ogrodniczym, jak się pytałem, to powiedzieli mi, że
pierwszy oprysk to trzeba zrobić wtedy, kiedy już tam 70-80% kwiatów opadnie. A później powtórzyć gdzieś za 10 dni tak. innym środkiem. No, czyli to już są zawiązki małe na pewno. Tak. Oczywiście, no. dobrze pan no. powiedzieli, dobrze. Aha, dobrze. A jeśli jakby ktoś chciał tej chemii za dużo nie stosować, to nie by zrobił jeden, to właśnie są no, nawet mniejsze jak groch te owoce. To, ale jak pan na koniec kwitnienia, tak samo również dobrze można to zrobić. Po kwiacie, tak, no jak pan tak. mówi tutaj pierwsze, a potem jeszcze powtórzyć. Dobrze. I teraz jeszcze jedno pytanie. Panowie, mam krzew goi. Tak. I on tak bardzo, on rośnie, daje duże pędy, długie i bardzo późno kwitnie. Czy jest jakiś sposób na to, żeby przyspieszyć, czy nie? To zależy, jaki pan ma, bo tam jest Lithium Barbarum, tak. to z Afryki, bo jest jeszcze tam chińskie powinno być, ale to... Ja rzadziej chyba się spotyka i one długie pędy, które dotkną ziemi się ukorzeniają, bo generalnie te rośliny służyły do umacniania zboczy. Aha. Ja jeszcze niegdzie w Bydgoszczy spotykam, że one po prostu jest takie pozostałości tego krzewu goi, który był sadzony już tam w okresie powojennym. Na zboczach. Ale, ale kwestia teraz przyspieszenia kwitnienia to trudno powiedzieć, bo to może być odmiana, znaczy gatunek taki, który później kwitnie. Trudno nam powiedzieć, bo... Tak, ale czy to by musiały być też dwie odmiany, czy nie? Raczej nie. No ja tak jak widzę tamte na tych, które dziko rosną, to one zawiązują owoce. Także nie ma tam po prostu dwóch odmian, tylko jest jedna. Czy gatunek po prostu, nie? Jeden. Rozumiem. No bo... Ale pan z jakiegoś źródła kupował? Nie, ja dostałem po prostu od znajomego. Aha, to... Nie wiem, co to jest. On się pozbył tego, ja wziąłem, bo wiem o tym, że to jest bardzo zdrowy owoc, prawda? I... Tak. No. Ale bym polecał cytryńca, zdrowszy jest. Aha, dobrze. Albo i to, i to. Dobrze. Bo to jest jednak, on tam też zawiera chyba solaninę. I też dobrze. Bardzo dojrzały owoc musi być, albo w przetworach. Dobrze. Surowy to tam nie bardzo też, jak nie jest dojrzały mocno. Dobrze, dziękuję się. Ale jakby panu od znajomych uzyskał nazwę, to może pan gdzieś w komputerze sprawdzić jeszcze. W internecie odszukać. Tak, w internecie, co oni panu podarowali, jaką roślinę. Rozumiem. Dobrze, nie? Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dziękuję. Nie przepracować się na działce, życzymy. Ale to jest przyjemność dla działkowców przede wszystkim. Nie ma w domu siedzieć, prawda? Oczywiście. Tam telewizję tylko oglądać. No. A teraz odbieram drugi telefon. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Już przeciszam. Tak. Witam panów serdecznie, witamy. To mi się kłania. Chciałam zapytać fachowców, czy teraz jest jeszcze czas na drastyczne cięcie tui? No ja bym raczej teraz się wstrzymał trochę, bo mieliśmy sygnały od ludzi, którzy cieli tuje i mieli kłopoty. Poczekać do wiosny, do kwietnia. Ale na czym polegają te kłopoty? Mieli brązowienie, występowało, także... Brązowienie występowało wcześniej, dlatego że po tych silnych opadach była troszeczkę susza teraz i spadło dużo liści tui. A to my o takim nie mówimy, bo jak na końcówkach brązowienie występuje, to znaczy się, że tam jakieś choroby grzybowe chodziły. A to, że normalnie, nawet ta wichura teraz przetrzepała trochę te rośliny, te iglaki tuje, że tam się osypały te suche. Ale oni mówili nam właśnie radiosłuchacze o innym brązowieniu. Takim, które szkodziło. Jakiś oprysk po tym cięciu ewentualnie nie, grzybowy. Nic nie zaszkodzi. Dobrze by było opryskać, ale ja radziłbym się wstrzymać do wiosny. Ale do na wiosnę to który miesiąc? Kwiecień. Tak, połowa kwietnia po prostu przed ruszeniem jeszcze, to można śmiało ciąć, ścinać tam po 2 metry nawet na wysokości. To się sąsiedzi wściekną, bo zaczęło im nagle przeszkadzać, że za wysokie.
No to pani powie, że ten, że na wiosnę wyciąć, będzie pani cięła. Teraz proszę? To już tam przecież na działkach mało kto siedzi, to... No tak, 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 ale już chcieli to wiedzieć, już to, do metra to, obciąć pan, to zależy który od... wyobraża, 3,5-4-metrowe tu je, do metra mam ale uciąć. Ale pani ma jako żywopłot między... Tak, tak. No to tak. Powinno być do metra. Tak. Przepisy ale jeżeli zgodę. By był odstęp od granicy... No jest taki metrowy. Metrowy to niekoniecznie. To pani można sprawa, co drugą przyciąć na przykład. Ale może zasłaniać rzeczywiście sąsiadów. Tylko, ale ja tłumaczę, że przecież to jest korzystnie w czasie ciężkich upałów mają bardzo przyjemny cień. A. Z tego powodu tam sobie kapkę piją. No widzi pani, ja bym się cieszył, bo ja bym sobie rośliny posadził cieniolubne tam. Ale są różne podejścia. Czyli krótko mówiąc kwiecień, tak? Tak, w połowie kwietnia gdzieś tam. Po połowie, jak one przed ruszeniem iglaków. I nawet mówi pan do 2 metrów. To jest taka tuja, bardzo luźny ma pokrój, nie jest gęsta. To pewnie pani ma brabanta, a nie szmarak, jeśli jest pokrój bardzo, luźny. Bardzo, rzadkie gałęzie, długie, tak. Wyciągają na pewno, się. To na pewno jest w ogóle nie cięta brabanta. Prawie nigdy, także swoboda. Ale zamierzam je ukrócić, więc 2 metry mogę ściąć i trochę te długie gałęzie też przyciąć. I może nożycami ciąć boki. I pani spowoduje, że ona się po prostu zagęści bardziej. Jeśli, jeśli będą stożki wzrostu przycięte, to się zagęści bardziej. No fajnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Bo wiosną teraz nie mają większą chęć do życia, także lepiej. I kolejny telefon. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem zabrać głos w sprawie tej czereśni wczesnej, tej szwedzkiej. Tak. To jest fajna czereśnia, ale szpagi są tak wygłodniałe, że od kilku lat ja nie posmakowałem. Tylko ta tylko siatka. Nie posmakowałem tej czereśni od kilku lat. Nie zdążył pan? Nie zdążyłem. W tym roku bardzo mi się owocowała. Zebrałem, ale dosłownie kilogram. I to jeszcze takich najgorszych. I to walcząc ze szpakami. To szpaki, tak, kiedy mają nie młode... Nie ma na nich mocnych. Nie ma na nich mocnych. Wszystkie sposoby... Ale siatkę pan zakładał? Nie. No siatkę nie. Drzewo jest za duże, nie? Ale, ale w tym właśnie roku... na dużych drzewach, ja byłem na Kujawach, to zakładają siatki. I... Tak, tylko jest problem, jak tą siatkę założyć. No nie? Jakieś mają sposoby, że przerzucają. Jakimiś kijami, tak. Takimi po prostu. I zabezpieczone mieli siatkami, mieli pełno tego owocu. A szpaki, kiedy one młode odchowują, to one szukają łatwego dostępu do pokarmu właśnie. I nie liczą się z niczym. Nie sposób. Tak. Ale jeszcze obserwowałem tu sąsiadów, którzy mają późniejsze czereśnie. Ci tam zbierają te czereśnie, nie? Bo ptaki już się no one się zagadują w inne miejsce. Jedzone. Tak. Tyle mam informacji. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję. Dziękujemy za informację. I kolejny telefon. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, z Brodnicy. Mam taką problem. Mam jeżynę bezkolcową, pięknie owocuje co roku, piękne, smaczne owoce, ale w tym roku bardzo dużo robaków miało w środku. Jeżeli się zerwie, to tych robaczków nie wydać, ale jeżeli się włoży do słoika i po jakimś czasie wychodzą ze środka, to jest mnóstwo robaków, takich maleńkich, jak w jabłkach, takie, ale to są tak maleńkie, po prostu milimetrowe, 2 milimetry najwyżej. Tak, to były w borówkach amerykańskich, nam sygnalizowali radiosłuchacze, w malinach, tych późnych. We wczesnych też tak samo. Nie we wczesnych. No wczesne to kwieciak malinowiec, to tam zazwyczaj jak nie było opryski, nie były wykonane, to tak, ale w tych polana tam czy poranna rosa, to w tych nie było zazwyczaj. A w tym roku właśnie przez zmianę pogody ostatnio to te owady po prostu przerzuciły się jeszcze na inne owoce. Też im się pokręciło od tych zmian pogodowych, ale bo terminy są inne. Nie było, ale w tym roku okropnie, wszystkie jeżyny owoce wyrzuciłem po prostu. To nie pan pierwszy sygnalizował, bo już wcześniej też byli tacy radiosłuchacze. To jest problem z opryskami i owadobójczymi, bo jeżyna po prostu... No tak dojrzewa sukcesywnie nie jednego dnia i tutaj zrobienie oprysku to pozbawia pan się po prostu
zbiorę. Albo zrobić oprysk i czekać, wszystkie te owoce po oprysku zerwać. Zerwać, bo one się nie będą nadawały do spożycia, bo okres karencji jest. Tylko te maleńkie, które tam są zielone, zawiązane, z tych następnej partii może pan owoce wykorzystać. A te, które są na pół dojrzałe czy dojrzałe, to niestety ale na stratę. Ale można się ratować i zrobić oprysk mospilanem, który tam te, skutecznie tam te owady będzie niszczył. No i trzeba wybrać tak. Pozbyć się jednej góry zbioru, robić oprysk i czekać, aż te maleńkie tam zielone, czyli dopiero co barwy nabierają, to te mają czas i okres karencji na pewno im będzie służył, bo tam najmniej jest pewnie minimum tydzień czasu po oprysku, także tutaj może pan jeszcze tych owoców skorzystać. Zgadza się, ale ja mam takie pytanie też, bo to taki chrząszcz prawdopodobnie to znosi te larwy i on zimuje w ziemi. Czy opłaca, czy jest skutecznie podlać czymś, spryskać ziemię po prostu po zbiorach już teraz jesienią ziemię? Proszę pana, oczywiście jedno drugiemu nie przeczy. Formy przetwarnikowe, które są w ziemi, może pan oczywiście rozrobić nie jako oprys, tylko konewka i podlanie. Tym samym środkiem lub innym owadobójczym. Tak. Może pan śmiało, jak gdyby pan podlewał te rośliny. Latem się podlewa, wsiąknie, żeby je usły, wytruje. A tutaj będzie skutek inny, bo będzie pan niszczy wszystkie formy przetwarnikowe. Tak, źle powiedziałem, nie oprys, tylko podlanie ziemi. No cóż, ja jestem przeciwnikiem. Tam, gdzie mamy spożywcze krzewy, owoce, to my tak przy buchszpan to możemy podlać, bo tego nie jemy. Ale przy takich owocach, które będziemy spożywali, to jestem przeciwny, bo ziemia zawsze będzie skażona. Tak, ale to jest okres dość długi. Teraz od jesieni, zanim pan będzie jadł owoce w przyszłym roku, to będzie miesiąc sierpień, to się po prostu środek potrafi zneutralizować. Bo przecież wiele rzeczy podlewamy środkami chemicznymi. Pewnie, że no, innymi słowy, wybieramy mniejsze zło. No coś pan musi zrobić, no, bo jak jest w ten sposób, to w ten sposób. No ale coś radzić trzeba. Przenika do, no, do roślin też. Wszystkie krzaki wyrzuciłem. Tak? O skuteczny sposób. Pan te jeżyny wyrzucił? Nie, maliny wyrzuciłem, maliny. A jeżyny jeszcze czekam, zobaczę jak będzie w przyszłym roku. Czyli szanse mają. Nie, bo to pan wyrzucił, są takie maliny? Lata po prostu. Ja miałem też taki rok, że była owocówka, była w brzoskwiniach na przykład. A dlaczego się pan pozbył malin? A to jeden malin? Taki rok był. A teraz... No. Dlaczego pan się pozbył malin? Bo nie za, bo to maliny, następny tak, rok no, może być inny. Nieskuteczny był, tak? Zabiegi. Tak? Ze względu czyli na te robaczki. Był robak w tym roku, to nie znaczy, że będzie w przyszłym? No oczywiście. Nie znaczy. Są różne lata, tak jak jest z chorobami. Ale ze względu na to, że w owocach malin pan miał te robaczki białe, to nie jest powód, żeby pan likwidował plantację swoją tam, czy parę krzewów. To po prostu trzeba w czasie odpowiedni zrobić oprysk i pan się, szczególnie tych odmian dwuletnich, które owocują na pewno dwuletnich i te owoce są o wiele szybciej, bo w lipcu są już owocują, ale to nie jest powód, żeby się pozbywać, to to samo jak oprysk czereśni, bo nasienica sześciówka nie robi się oprysku i owoce są no, robaczywe, to samo z maliną podobnie, tylko tutaj inny owoc i tutaj inny owoc jest, nie? Ale to nie jest powód, żeby się pozbywać roślin. Czyli oprysk wykonuje pan, jeżeli już zawiązki owoców się pojawiają, obojętnie czy na jeżynie, czy na malinie i może pan w ten czas mospilanem, czy innym karate, decisem oprysk wykonać, bo zanim te maliny urosną, powiedzmy, no to można z dwa opryski wykonać, powiedzmy, no, bo są 10 dni, ale nie likwidować, nie pozbawiać się roślin. No dziękuję bardzo. No. Proszę bardzo i kolejny telefon. Halo? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam takie pytanie. Mam na działce starą klapsę, która ma już chyba ze 40 lat. Miam, klapsa. Co roku ją, no, starałam się troszeczkę przycinać, ale to jest wysokie drzewo i w tym roku miała po latach owoce. Ale też bym chciała ją po prostu jakoś przyciąć, żeby to było drzewo niższe, bo ja jej nie pryskam, bo po prostu no nie da rady, bo jest za wysoko. Na wiosnę.
Tak, tutaj na zachodzi wiosnę, tak? Pani taka sytuacja, że to drzewo trzeba po prostu odmłodzić. Mm-hmm. I musi pani popatrzeć teraz o rzeczy takim bezlistnym, jak będzie, które te konary są możliwe do usunięcia, żeby formę jakiegoś tego drzewka zachować. I te najgrubsze, czy te najwyższe ze środka może pani śmiało usunąć. No, żeby jednego roku może niezbyt dużo. Podzieli te etapy obładania na dwa lata. I byłoby to z korzyścią dla tego drzewa. Ale oczywiście może pani je odmłodzić i skrócić, że tak powiem, obniżyć o jedno piętro. Te najgrubsze konary po prostu pozbyć się. To... Pamiętając oczywiście o terminie, tak. to będzie koniec lutego, to będzie marzec. No, są to konary grube, pewnie tak. Jak ręka, albo jak noga. To po ucięciu tych konarów oczywiście zabezpieczyć tak, środkiem. Zasmarować. Tak. Tylko... Kwestia umiejętnego cięcia, żeby po prostu ciąć po kawałku. To sama pani chce robić? A nie tak, żeby od razu ciąć na ostro i że wyrwie tam korę powiedzmy i potem rany powstaną. To trzeba umiejętnie ciąć, nawet jak jest konar jakiś boczny, to można go podcinać gdzieś metr od pnia, z góry i z dołu wyłamać i dopiero tą końcówkę metrową przyciąć już przytrzymując albo podwiązać linkę. Na pewno jest tam męska ręka pani w tym pomoże. Tak. No właśnie, że ktoś bo tam... Nie, to jest co innego. A ja jeszcze tak. Pani słucha, a ja jeszcze tak? mam takie pytanie. Ja dzwonię z Bydgoszczy. Tak. Czy, nie wiem, gdzie ja bym mogła po prostu pana właśnie jakiegoś, nie wiem, poszukać, który by mi na przykład no obciął takie drzewa, bo mam jeszcze starą jabłonkę, papierówkę, która rodzi co roku i też to jest bardzo stare drzewo i też by musiało być przycięte. Już było raz przycięte, ale po prostu jeszcze raz bym musiała, ale gdzie zwerbować takiego pana? A wśród sąsiadów ewentualnie? Czy pani ma... Ja mam działkę. Ogródki działkowe? Ale ogródki działkowe? To tam działkowe. Powinien być. No to, tak, to tam jest najtańszy ogrodnik lub jakiś, jeżeli pani ma w komplecie instruktora tam nie ma. Nie brakuje pewnie sąsiadów, którzy to potrafią zrobić. Bo inaczej, gdy pani ma domek rodzinny, zarząd tam... może pomóc. Nie, ja mam działkę. Tak. Działkę pani, ale... no, a nie ma instruktora ogrodowego? Powinien być instruktor ogrodowy. No właśnie, bym musiała chyba... Pani musi w zarządzie pytać. Oczywiście. No właśnie, dobrze. To... A jeszcze tylko chciałam zapytać, czy jeżyny teraz się wycina, czy tak, dopiero... teraz króciutko na 2-3 centymetry przy ziemi. Tak. Te, które owocowały. Dobrze, bardzo łatwo poznać, bo albo są resztki owoców, albo resztki kwiatostanów, te wycinamy zupełnie. A wszystkie błody, które teraz od wiosny do tej pory urosły, mają długość różnie, bo i 2 i 3 metry, to ewentualnie możemy te cienkie końcówki o 1/3 wszystkie pędy tegoroczne przyciąć, bo na tych pędach będą się tworzyły wiosną owoce. Wycinamy. A wszystkie te, które owocowały, wycinamy. Wycinamy jeżyny bezkolcowe, wycinamy jeżynomaliny. Słucham pani? Słuchamy pani jeszcze, tak? No, a malinę też wycinamy. Wycinamy tak? Malinę czarną, która na dwuletnich owocuje i wycinamy maliny, które owocują na dwuletnich pędach. A na jednorocznych, które owocują, tak jak polana, poranna rosa, to te zostawiamy do wiosny. Dlatego, że one ściągają pokarm jeszcze do korzeni. Tych łodyg po prostu z liści. Musi pani sobie na pytanie odpowiedzieć, jakie pani ma te maliny? Czy te, które maliny już w lipcu polana. Owocują, czy te, które polana. Owocują do wiosny? Polana. To tych nie ścinamy jeszcze, na wiosnę. Polana. Te, które bo one jeszcze owocują. Resztka owoców jest, to tych nie wycinamy w tej chwili. U mnie polana jeszcze owocuje, poranna rosa też jeszcze. Resztówka, ale jest. No. Dobrze, to dziękuję bardzo za poradę i wszystkiego dobrego. No, życzę powodzenia. Życzymy. I jeszcze jeden telefon spróbujemy odebrać. Halo? Halo? Jeszcze raz nas naciśnę. Halo? Słucham. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja takie króciutkie pytanie z Więcworka dzwonię. Na działkach kolega ma drzewko owocowe oliwkę i ta oliwka zaowocowała pierwszy raz gdzieś po 5-6 latach. W tym pierwszym roku miała parę owoców, ma malutko bardzo, ale wszystkie spadły. I teraz w następnym roku również zaowocowała. Jabłuszka było już dużo więcej i bardzo ładne, duże.
ale niestety też zaczęły spadać. A te, które były zerwane wcześniej, po prostu złożone do, w pudełko do, na przechowanie, no to zaczynały się psuć od środka. Co z tym fantem zrobić? To niestety tam oprysk, bo... Zgnilizna. To jest zgnilizna owoców. Aha. Czyli po prostu oprysk, bo może nie warto wcale go dalej pielęgnować i ten tylko podatna po prostu... jest widocznie ta jabłoń na bardzo na tą zgniliznę. Mm-hmm. No musi teraz jesienią mocznikiem tak? pryskać. Aha, mocznikiem. Ale no jeszcze zanim liście jak będą żółkły już, jeszcze zanim opadną. To 5%. Ale robacie wy owoce nie są? Nie, żadnego robaka. Nic, piękne, ładne jabłuszka, bardzo smaczne, ale no, jest problem z tym, no ja nie umiałam nic 50 doradzić, gram na litr mocznika, tego nawozu. To jest azot 49-50%. To tym pryskamy teraz, a wiosną miedzian, potem w fazie różowego pąka sylit. Także tutaj tylko opryski. I potem jeszcze też, jak będą już małe jabłuszka, jeszcze trzeba pryskać. Innego wyjścia nie ma, no niestety, bo choroby grzybowe w tym roku wyjątkowo pustoszyły, bo miały warunki, zimne noce, wilgoć. Na te opryski wszystkie chemią, no ale jeżeli już coś tam, jakieś drzewko jest bardzo podatne i no, po prostu nie mamy innego wyjścia, jak musimy sięgnąć po chemię, tak. No rośnie właśnie w pobliżu tujek, tak można tak powiedzieć, po środku, w odległości tam w promieniach 4 metrów do 5 metrów. No i przycięliśmy je teraz dość mocno, no i owszem, pryskane jest zawsze, ale no niestety, tych robaków dzisiaj było bardzo mało. W tym roku raczej, nie dzisiaj, tylko w ogóle. W bieżącym roku mszyc to prawie, no jeden raz trzeba było tylko pryskać, a reszta wszystko piękne, liście bardzo ładnie. Żadnej choroby nie było widać. No dobrze. To proszę żonić tą jabłoń przed wszystkimi grzybowymi chorobami, wykonując minimum te 3 opryski, a pierwszy miedzianem na wiosnę stanie bez listiem, później kaptan syli i powinna pani się dochować. Dobrze. I życzymy powodzenia w takim razie, bo musimy skończyć nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw w kolejnym magazynie sobotnim Raz na Zielono. Dzisiaj doradzali państwu pan Roman Grzechowiak i pan Korneliusz Korniliuk. Do usłyszenia, do zobaczenia. A wszystkim sterował technicznie Mirosław Hryszkę. Również i telewizyjnie podglądał Janusz Wiertel, a program prowadził Andrzej Krystek. Do usłyszenia. Sponsorem programu są Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, producent wapna nawozowego Devonit. Reklama. Potrzebujesz okularów? Nie chcesz przepłacać? Przyjdź do nas. Mamy najlepsze ceny, przebijemy każdą ofertę. Salon optyczny New Vision. U nas profesjonalnie zbadasz wzrok. Lepsze widzenie to lepsze życie. Salon optyczny New Vision. Bydgoszcz, Galeria Miedzyń, ulica Nakielska 86. Telefon 530 533 590. Grudziądz, Carrefour.